Dzień dobry, Katarzyna Karaśkiewicz. W dzisiejszych informacjach domniemany strajk pracowników w sądzie, nowy parking w centrum miasta, a na koniec wigilia przed ratuszem. Wirus opanował polskie sądy. Na zwolnieniach L4 w całym kraju przebywają pracownicy sądów. A jak to wygląda w Płocku? Masowa epidemia, coraz więcej pracowników polskich sądów przebywa na tak zwanych L4. Czy to strajk? Oficjalnie nie, nieoficjalnie jednak pracownicy sądów chcą obiecanych podwyżek. Sądy tłumaczą, że prawo do zwolnień lekarskich to przywilej każdego pracownika, z którego może skorzystać. Jest to jednak problem dla sądów. Jak duży? Oczywiście jako ostateczność traktujemy odwoływanie tych rozpraw, gdzie nie może dojść do skutku z uwagi na brak obsady pracowniczej. Oczywiście w pierwszej kolejności próbujemy korzystać z rezerw kadrowych, które są w oddziale administracyjnym, w oddziale gospodarczym czy nawet w księgowości. Masowe zwolnienia L4 to podobna metoda, z której skorzystali policjanci, którzy wcześniej domagali się podwyżek. A ilu pracowników sądów przebywa na zwolnieniach w Sądzie Okręgowym w Płocku? W Sądzie Okręgowym w Płocku na ogólną liczbę osób zatrudnionych w charakterze pracowników administracji sądowej jest nieobecnych 67 osób. Jest to 53,5%. Natomiast jeżeli chodzi o zatrudnienie w wydziałach, czyli tam, gdzie odbywają się procesy, tam, gdzie są wzywane strony, gdzie akta są wysyłane do biegłych, tam, gdzie są protokołowane również sesje, na ogólną liczbę 81 pracowników nie ma 64 i to już jest 79%. Jak donoszą ogólnopolskie media, pracownicy sądów walczą w ten sposób o podwyżki, które, jak mówią sami zainteresowani, obiecywane są od lat. To długo wyczekiwana inwestycja w ścisłym centrum Płocka. Przy kamienicy ulicy Tumskiej 13 powstał duży parking dla kierowców z Płocka i turystów. Dobrze znane miejsce z całkowicie nowym przeznaczeniem. Tam, gdzie kiedyś działały słynne zakłady produkujące maszyny rolnicze, powstał parking i to całkiem spory, bo mieszczący około 100 aut. To ważna inwestycja, która wypełnia lukę w tym aspekcie. Wcześniej tak dużego parkingu w ścisłym centrum miasta nie było. W efekcie mamy zamiast tych stajenek, które tutaj stały i dosyć zdegradowanej przestrzeni, przestrzeń, która w perspektywie będzie służyła na pewno ulicy Tumskiej jako pewne zaplecze tego wszystkiego, co może i będzie działo się właśnie na ulicy Tumskiej. Parking znajduje się przy ulicy Tumskiej 13, w pobliżu którego realizowane są inne, ważne dla tej części miasta inwestycje. Parking jest tylko i wyłącznie małą kropelką w morzu potrzeb rewitalizacyjnych w Płocku. Za moimi plecami trwa remont kamienic przy Sienkiewicza. Za chwilę, bo w dniu jutrzejszym uruchomimy przetarg na Królewiecką 18, a bezpośrednie sąsiedztwo ulicy Tumskiej sprawia, że mam nadzieję będzie to bardzo potrzebny i bardzo oblegany element systemu parkowego w Płocku. To bez wątpienia długo wyczekiwana inwestycja kosztująca nieco ponad 1 000 000 zł. Iluminacja świąteczna na Starym Mieście wystartowała. Teraz czas zorganizować Wigilię. 16 grudnia na placu przed ratuszem odbędzie się Wigilia dla Płocczan. To już tradycja. W niedzielę 16 grudnia punktualnie o godzinie 17 rozpocznie się wspólna Wigilia mieszkańców z prezydentem Płocka. Harcerze przekażą betlejemskie światło pokoju, a życzenia złożą m.in. biskup płocki Piotr Libera, naczelny biskup kościoła starokatolickiego Maria Witów oraz prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. Już w niedzielę 16 o 16.30 przed ratuszem tradycyjnie Wigilia, takie spotkanie przedświąteczne z mieszkańcami Płocka. Będzie ksiądz biskup, będzie także ksiądz biskup Mariawicki. Będziemy wspólnie śpiewać kolędy, podzielimy się opłatkiem, a harcerze jak co roku przekażą światełko pokoju przywiezione z Betlejem także do Płocka. Warto spotkać się w takiej fantastycznej wspólnocie, jaką jesteśmy jako mieszkańcy Płocka. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie 16 przed ratusz.
Około godziny 18 rozpocznie się też wspólny świąteczny posiłek. Będą również ciasta i kolędy. Podczas Wigilii poznamy także wyniki konkursu na najpiękniejszą witrynę świąteczną 2018 roku. Wcześniej, bo o 16.30 zostanie otwarta także wystawa malarstwa Grupy Plastycznej Polskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury Impresje Zimowe. Serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejny serwis informacyjny.